Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości tygodnia 30.04.2019 roku. Nowy program Jamie'ego Olivera jest kompletnie wegetariański. Pomimo zamknięcia ponad 20 restauracji w zeszłym roku, Jamie Oliver nie przestaje się rozwijać, a na kanale czwartym brytyjskiej telewizji w przyszłym miesiącu emitowany będzie jego nowy program kulinarny o nazwie Jamie's Meat Free Meals. W wywiadzie dla The Sun mówił, że nadal lubi jeść mięso oraz ryby. Dziwi mnie ogólnie zawsze to rozdzielenie mięso oraz ryby. Ryby to również mięso. Jednak stara się przygotowywać coraz więcej warzyw dla siebie i dla swojej rodziny. Gdyż, jak twierdzi, każdy wie, że jedzenie w większej ich ilości jest dobre dla nas, jak i dla środowiska. Celebryta oraz szef kuchni pracował już ze stacją wcześniej, jednak jest to pierwszy jego program, który będzie kładł szczególny nacisk na kuchnię roślinną. Promować będzie również najnowszą książkę Jamie'ego o nazwie Veg, która również skupia się na roślinnych przepisach. Miejmy nadzieję, że ten popularny kucharz i celebryta będzie kolejnym ogniwem wprowadzania diety roślinnej do mainstreamu. Rekordowa ilość osób w Międzynarodowym Marszu Praw Zwierząt. W marszu w Londynie, który organizowany jest od 2016 roku, między innymi przez organizację aktywistów Search i Animal Rebellion, zamroził ulice tego miasta. W marszu wzięło udział 12 tysięcy wegan z całego świata, w tym wiele z moich znajomych, niektórych z nich poznałem na evencie Dairy is Scary, który uświadamiał ludzi o okrucieństwie przemysłu mlecznego. 17 sierpnia aktywiści pomarszalowali do Parliament Square w Londynie i zablokowali część miasta na około godzinę w pokojowym proteście. Podczas marszu przemawiało wiele osób, między innymi znany ze swoich wypowiedzi Earthling Ed, dyrektor serii dokumentów Vegan Round the World James Hood, reprezentanci Animal Rebellion i wiele innych. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej osób, a ja sam będę robił rezerwację do Londynu. Islandia wyprawia pogrzeb lodowcowi. Lodowiec Okjukul, który znajdował się na zachodzie Islandii, utracił miano lodowca w 2014 roku, gdy skurczył się z powierzchni 16 km2 do zaledwie 0,7 km2 w 2012 roku. Naukowcy za ten fakt obwiniają globalne ocieplenie i ostrzegają, że inne lodowce na naszej planecie podzielą jego los. Około 100 osób, w tym minister Islandii, udało się na górę, na której znajdował się lodowiec, by odprawić uroczystość pogrzebową upamiętniającą jego istnienie oraz by umieścić tablicę z listem do przyszłości. Napis na tablicy brzmi: w ciągu następnych 200 lat wszystkie nasze lodowce podzielą ten los. Ten pomnik potwierdza, że wiemy, co się dzieje i co należy robić. Tylko ty wiesz, czy nam się udało. Wegańskie Air Maxy 90 od Nike. Znany producent odzieży i butów sportowych wypuszcza wegańskie Air Maxy 90, które wytwarzane są ze zrównoważonych ekologicznie materiałów. Między innymi z przetworzonych wiórków, pianki z recyklingu oraz organicznej bawełny. Nowe buty zostały stworzone we współpracy z marką odzieżową Maharishi z okazji otwarcia nowego sklepu w Nowym Jorku. Nike postępuje dość wolno w produkcji wegańskiego obuwia, posiada zaledwie kilka modeli, które nie mają w sobie materiałów pochodzenia zwierzęcego. Jednak moda na wegańskie buty trwa i zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne, zrównoważone oraz przede wszystkim obuwie bez wykorzystywania zwierząt cały czas rośnie. Czas na to, by duże firmy zaczęły brać przykład z tych mniejszych, co pozwoli nam na obniżenie cen ekologicznej odzieży oraz rozszerzenie całego asortymentu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To by było niestety tyle na dzisiaj. Jest to nieco krótszy odcinek niż zwykle. Jednak mam nadzieję, że Wam się spodobał, że spodobały Wam się wegańskie wiadomości z całego świata. Zapraszam Was koniecznie na następny odcinek, dodawanie łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.